zawsze przed posiłkiem pójdźmy do toalety. Jest wielką niezręcznością, jeżeli po przystawce czy po zupie nagle wstaniemy i pójdziemy sobie do toalety. Gospodarze zazwyczaj wkładają dużo pracy w urządzenie, w przygotowanie przyjęcia. Dlatego należy docenić to całe przedstawienie, jakim jest wspólny posiłek, bo to jest oczywiście, jak już mówiłem, nie tylko jedzenie, ale także cały teatr związany z tym. I staramy się też docenić to, co zostało dla nas przygotowane, a więc jedzenie, przystawki, zupy, drugie danie, nie zaburzać rytmu tego przedstawienia, nagle wstając i idąc sobie do toalety. Czas na pójście do toalety jest po daniu głównym. Po daniu głównym, ale przed deserem jest zawsze taka przerwa organizacyjna. Wtedy się zdejmuje wszystko ze stołu, całą zastawę, wszystko, czego już nie potrzebujemy. Może zostać winko, woda i to chwilę zajmuje, więc to jest idealny czas, aby wstać i pójść do toalety. Idąc do toalety, nie mówimy, że idziemy do toalety, wystarczy powiedzieć: przepraszam, zaraz wracam. To wystarczy, nikogo nie interesują szczegóły tego, co będziemy tam robić. A przynajmniej nie powinny. Nie pytamy ludzi, dokąd idą.